Jest dosyć znacząca zmiana, jeśli chodzi o to, co się będzie działo w punktacji jakości. Wchodzi pięć rodzajów tych punktacji. Z tym, że tak, te pierwsze trzy, które tutaj widzicie, oferty z godziną wysyłki tego samego dnia, późna godzina wysyłki, szybkie zwroty, one będą generowały punkty dodatnie, jeśli będziemy po prostu spełniali szybko wysyłali te wysyłki, jeśli będziemy mieli późną godzinę wysyłki tego samego dnia, czyli to dotyczy może bardziej produktów z własnego magazynu, no ale też będzie wpływało na dropshipping, ponieważ no, ta punktacja będzie obejmowała wszystkich sprzedawców. Szybkie zwroty wpłat do klientów. Tutaj będzie można w tych trzech pierwszych kropkach, że tak powiem, trzech kategoriach zdobyć punkty dodatkowe. Natomiast jeśli chodzi o dwa pozostałe, wnioski POK złożone po dostarczeniu przesyłki i nierozwiązane dyskusje po dostarczeniu przesyłki, no tutaj trzeba będzie mocniej się wysilić, ponieważ te dwa punkty będą generowały punkty ujemne nawet do minus 200 punktów, co znacznie się może przełożyć na spadek jakości. Te zmiany wchodzą od 23 marca. Zwróćcie uwagę na to, żeby tutaj, jeśli się coś da poprawić z waszej strony, to postarać się po prostu poprawić. Jeśli chodzi o taką rzecz jak zakładka Moje oferty, ona się zmieni, będzie się nazywała inaczej. Ale nie tylko o nazwę chodzi, ale również o pewien wygląd tej zakładki i funkcjonalności, które zostaną tak jakby dodatkowo wprowadzone. Będzie troszeczkę w inny sposób widać informacje, czy Twój produkt jest połączony z katalogiem Allegro. To będzie widać w tej chwili w zakładce Moje oferty, ale tutaj tak jakby zostanie to bardziej, będzie się bardziej rzucało w oczy, będziesz od razu widział na pierwszy rzut oka, czy ten produkt jest podłączony do produktów z katalogu, czy nie jest. Z tego, czy jest podłączony, czy nie, będą wynikały kolejne funkcjonalności, ponieważ w produktach, które mają połączenie z katalogiem Allegro, będzie można pooglądać sobie, jak Twoja cena plasuje się na tle cen pozostałych konkurentów. Gdzie się to Twoja cena mieści? Będziesz mógł zobaczyć tą najpopularniejszą cenę transakcji, średnią cenę transakcji, zakres cen produktu, czyli od ceny najniższej do najwyższej i liczbę sprzedających ten produkt na Allegro. Będzie można tutaj fajną rzecz sobie wziąć pod uwagę, zobaczyć na przykład, że dany produkt sprzedaje na przykład, nie wiem, 100 czy 200 sprzedawców, a inny produkt sprzedaje kilku sprzedawców, czy kilka kontr. I to może podsunąć pomysł na to, żeby spróbować właśnie wejść w tą niszę, jeśli pozostali sprzedają, bo to też będzie widać, że te produkty, mimo że niewielu ich sprzedaje, to jednak się sprzedają. I tutaj będzie można pod tym kątem skorzystać z tego tak jakby udogodnienia, które będzie pokazywało nam Allegro. Proponuję, mimo że to jest od końca kwietnia, no to mamy jeszcze półtora miesiąca, ale powoli się przyzwyczaić do tej zakładki, no bo z końcem kwietnia zostanie ona przełączona właśnie zupełnie. No i żeby nie sprawiało nam to później kłopotów w obsłudze ofert, dobrze jest się do tego przyzwyczaić już teraz. Kilka zmian od 4 kwietnia. Tych zmian jest znacznie więcej, no przynajmniej dwa razy więcej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, co może ewentualnie dotyczyć nas jako społeczności. Zagraniczne metody dostawy będą możliwe na koncie firmowym wyłącznie i będą ograniczone tym, że nie będą się wyświetlały, jeśli ustawimy wyższy limit za przesyłkę, za koszty przesyłki niż wyznaczony przez Allegro. Po prostu ich nie będzie widać. Jeśli chcecie sprzedawać za granicę, to trzeba o tym pamiętać. Jeśli ktoś będzie chciał przekształcić konto zwykłe w konto firmowe, trzeba będzie przejść na nowo proces weryfikacji, czyli
stary proces weryfikacji nie będzie uwzględniany. Trzeba będzie po prostu przedstawić, przejść ten proces, który przechodzi nowe konto firmowe. I są jeszcze inne zmiany, zerknijcie, bo one nie dotyczą może w taki bardzo znaczący sposób, chodzi o nieruchomości, chodzi o inne rzeczy, tak bezpośrednio nas, więc nie wchodziłem tutaj w kolejne szczegóły, żeby nie przedłużać tego naszego spotkania. One będą interesowały już tylko nielicznych, więc zerknijcie na te zmiany, które będą wchodziły od 4 kwietnia. Jeśli chodzi o naszą ulubioną kwestię, czyli podnoszenie prowizji na grot, niestety będzie drobna zmiana. Będzie ona dotyczyła po kategorii części akcesoria, kolekcjonerskie, akcesoria w ramach podkategorii towarzyskie i domowa apteczka. Będzie tam zwiększona prowizja do 30 groszy. Ta minimalna prowizja. Stanie się to od 19 kwietnia. Jeśli podoba Ci się ten materiał, kliknij like pod filmem, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, abyś mógł być poinformowany o kolejnych naszych materiałach wideo i udostępnij ten film swoim znajomym.